Siema, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy właśnie nad wodą tutaj nad Odrą i postanowiliśmy, że w tych właśnie warunkach nagramy tutaj dzisiejszy filmik. Chodzi o co? O to, że postanowiliśmy wraz z całą ekipą i nie tylko, że damy taki starter dla młodego, początkującego wędkarza lub wędkarki, żeby mógł zacząć przygodę z Federem i dlatego Adrian teraz powie, na czym to wszystko polega. Razem z grupą Wędkarska Pomoc dla Młodych, Pomagaj z Sercem. Po rozmowach z administratorem dogadaliśmy się, aby wspólnie, razem... zorganizować akcję Starter Pack, która ma polegać na tym, że dajemy taki Starter Pack dla młodego wędkarza, który chce zacząć swoją przygodę z federem. I krótko o zasadach konkursu powie Adrian. Po pierwsze... polubić grupę na Facebooku Wędkarska Pomoc dla Młodych. Polubić fanpage Feder Fanatics na Facebooku. Po trzecie... zasubskrybować kanał Feder Fanatics na YouTubie. Dać łapkę w górę pod tym filmem. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy federfanatics@protonmail.com. Wszystkie szczegóły będziecie mieli także w opisie filmu. W mailu trzeba napisać, dlaczego chcesz zacząć przygodę z wędkarstwem lub zacząłeś przygodę z wędkarstwem. Kilka słów o sobie. Wyniki będą na naszym fanpage'u na Facebooku zaraz po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Postaramy się, aby były live. Postaramy się, aby były live. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, będzie wymagana zgoda twojego rodzica bądź opiekuna prawnego. Zgłoszenia przyjmujemy 10 dni od publikacji tego filmu. No i słuchajcie, przede wszystkim szczególne podziękowania w pomocy do stworzenia tego projektu dla Kuby, Piotrka, Maćka i wszystkich tych, którzy wzięli udział w ostatnim naszym spotkaniu towarzyskim nad Odrą i dorzucili swoją cegiełkę. Jeszcze nie wiemy, czy ten materiał pojawi się przed czy po publikacji tego właśnie filmu wspomnianego. I może krótko jeszcze powiem o tym, co można po prostu jakby w tej akcji dostać. Czyli przede wszystkim dwa federki, dwie podpóreczki, pełne, kompletne, z kołowrotkami oczywiście kiki. Nie są to nie wiadomo jakie fajne marki, ale jest to Jackson Mikado. Dość prostej, podstawowej konstrukcji. Tu jest podbierak fiume, który jest składany. Pokrowiec trzykomorowy, krzesełko proste składane na płasko, szczytówka zapasowa chyba do tej wędeczki Jacksona, waga taka sprężynowa, haczyki, złączki, jakieś tam stoperki, haczyki wiązane, jakby ktoś nie umiał. Słuchajcie, zestaw koszyków podstawowy, nożyczki do ucinania końcówek po zestawach, podstawowy zestaw do łowienia na bata, jakby ktoś miał bata gotowy, skręcony ze spławikiem. Są też żyłki i dwie topowe zanęty firmy Match Pro. Jest to super brasem i super karmel. Eleganckie zanęty ja stosuję bardzo często na łowiskach tutaj wrocławskich. I nie tylko siatka, pelerynka w razie gdyby coś po prostu się nie daj Boże z pogodą pozmieniało na gorsze. I fajna w kolorze moro czapeczka. O, taka, cyk. No i oczywiście trzykomorowy pokrowiec, żeby zapakować to wszystko. I pamiętajcie, pomagajcie wszystkim, bo warto pomagać. Pomagajcie z sercem. Dokładnie. Tylko czyste wędkarstwo Feder Fanatics.